Dzień dobry, witam serdecznie publiczność w studiu, witam Państwa i zapraszam na wielką grę. Dzisiejszy program rozpoczniemy od rozstrzygnięcia reklamacji. Ponad pół roku temu jednym z tematów był Renoir, jego życie i twórczość, a jednym z zawodników był pan Zygmunt Krawczuk. Pan wtedy wygrał pojedynek i rozpoczął etap drugi, czyli odpowiadał na pytania ekspertów. W etapie tym można popełnić dwa błędy, pan Krawczuk wtedy popełnił trzy, no i w tym momencie skończył się jego udział w programie. Po programie złożył reklamację, a dotyczy ona następującego pytania. Renoir tak wspominał lata młodości. Cały czas przesiadywałem u Furneza. Miałem tam pięknych dziewcząt do malowania, ile dusza zapragnie. Wtedy człowiek nie musiał jak dziś dreptać godzinę za jakimś modelątkiem, po to, żeby usłyszeć w końcu, że jest starym zbereźnikiem. Kim był ów Furnez, u którego przesiadywał Renoir i jakie miejscowości dotyczą wspomnienia artysty? Oczywiście treść reklamacji pana Krawczuka znana jest wszystkim ekspertom i przewodniczącemu jury. Oddaję teraz głos panu profesorowi Andrzejowi Makowieckiemu. To pytanie było dwuczłonowe, tyczyło się osoby Furneza i także nazwy miejscowości, której tyczą się wspomnienia Renoira. I właśnie ta druga część pytania jest przedmiotem kontrowersji, ponieważ w odpowiedzi na pytanie o tę miejscowość pan Krawczuk wymienił miejscowości Sekwany, o które chodzić może, to znaczy Chateau Bougival i Wyspę Croatie. Natomiast ekspert oczekiwał nazwy La Grenouillère i nazwa ta nie została wymieniona, w związku z tym nie została uznana za właściwą odpowiedź na to pytanie. Pan Krawczuk reklamował merytorycznie, kwestionując możliwość użycia nazwy miejscowość wobec La Grenouillère. I niestety trzeba mu było przyznać rację, ponieważ to nie jest w gruncie rzeczy nazwa topograficzna albo geograficzna. Wymienione były w odpowiedzi właśnie nazwy geograficzne i topograficzne. Natomiast La Grenouillère to jest nazwa zwyczajowa, określa raczej miejsce, a nie miejscowość, utworzona od słowa grenouille, żaba. Może się tłumaczyć na polski jako żabowisko, żabi wstawek, żabi dołek. I ona miała charakter towarzysko-środowiskowy. Obejmowała te Grenouillère obejmowało między innymi kąpielisko, wypożyczalnię łódek, restaurację. Także okazało się, że zakwestionowanie tego elementu miejscowości rozumianej topograficznie czy geograficznie przesądza sprawę na korzyść reklamacji. Ponieważ jednak bardzo trudno było orzekać, czy ta odpowiedź była jednoznacznie fałszywa, czy też prawdziwa, ta kontrowersja pozostawia wątpliwości, więc jury zadecydowało, że w takim razie eliminujemy w ogóle to pytanie i pan Krawczuk przystępuje w tej chwili do gry, odpowiadając na dwie kolejki pytań ekspertów, czyli na sześć pytań. Na koncie ma dwie odpowiedzi błędne, w związku z czym w obu tych kolejkach winien nie popełnić żadnego błędu. I to wszystko. Dziękuję bardzo i pana mecenasa Janusza Mikę proszę o pytanie. Głównym ekspertem z tego tematu i autorem pytań jest pan Janusz Michałowski. Drugim ekspertem jest pani Hanna Kubaszewska. I trzecim ekspertem jest pani Irena Bal. A pan Zygmunt Krawczuk, przypominam, jest motorniczym z Krakowa. Nic się nie zmieniło, panie Zygmuncie? Nic. A żeby wszelkim formalnościom stało się zadość, przypominam, 30 sekund jest na każdą odpowiedź i powtarzam, za przewodniczącym jury już żadnego błędu popełnić pan nie może. Pierwsze pytanie jest pana Michałowskiego. Pierwsze pytanie związane jest z ilustracją. Zobaczy pan na monitorze portret namalowany w 1876 roku. Proszę przyjrzeć się i podać nazwisko sportretowanego przez Renoira mężczyzny,
a także określić powód, dla którego nazwisko to spotykamy w niemal każdym opracowaniu dotyczącym impresjonizmu. Tak, jest to portret Wiktora Choquet z Cambridge, Folk Art Museum w Cambridge. Na tle portret, na tle obrazu Delacroix. No, był to jeden z najwybitniejszych według słów Renoira, najwybitniejszy mecenas po papieżach. Znakomity kolekcjoner właśnie malarstwa impresjonistycznego. Choć miał małe dochody, ale całe właśnie przeznaczał na swoje... Tak jest, to był skromny urzędnik skarbowy, odpowiedź jest bardzo dokładna, prawda? Proszę bardzo, pani Kubaszewska. Jedno z płócien Renoira nazwano najpiękniejszym obrazem XIX wieku, jak pisze monografista Renoira Peter Feist. I dorzuca od siebie. W każdym razie należy ono do jak najbardziej charakterystycznych osiągnięć własnej, realistycznej fazy francuskiego impresjonizmu. Jaki to obraz i w którym roku został namalowany? To jest Bal w Moulin de la Galette z 1876 roku. Doskonale. Panie Zygmuncie, prośba, żeby pan troszkę głośniej odpowiadał. Staram się. I pani Irena Bal. Wśród prac malarskich, jakie wykonał młody Renoir, znajdował się wizerunek świętego Jerzego z tarczą. Proszę, to malowidło miało pewne osobliwe cechy. Proszę powiedzieć, jakie one, co to było? No tak, no właśnie na tej tarczy był jeszcze święty Jerzy, który miał też tarczę i na tej tarczy był dalej święty Jerzy, który też miał tarczę i ostatniego można było zobaczyć tylko przez lupę i to jest jedno z zamówień jego brata Henryka, który właśnie był grawerem i zajmował się między innymi właśnie grawerowaniem herbów. Świetnie. Renoir pisał do pewnej damy. Proszę przyjechać, a obiecuję, że w czwartym portrecie postaram się uczynić panią jeszcze piękniejszą. Do kogo Renoir kierował te słowa? Proszę podać imię, nazwisko panieńskie tej damy, a także jedno z nazwisk, którymi obdarzyli ją kolejni liczni mężowie. Maria Olga Zenaida z Godebskich, primo voto Natanson, secundo Edward Tertio Cert. Tak jest. Kiedy wynalazek mechanicznego zdobienia fajansu i porcelany został wyparł malarstwo ręczne, Renoir zabrał się za malowanie wachlarzy. Obrazy jakich malarzy kopiował na tychże wachlarzach? Proszę wymienić przynajmniej dwa nazwiska. No, jak to określono, szczęśliwych malarzy jasnej nuty, czyli no, między innymi wielokrotnie, jak mówił, odjazd na Cytery, Watteau, ale także Fragonarda, Bouchera, Lancreta, no świetnie, i takich innych. Dziennik Le Figaro w 1921 roku umieścił recenzję z książki o Renoirze. Recenzent napisał wtedy między innymi: jest to Renoir namalowany przez siebie samego w kolorach żywych i jasnych, tak jak on to lubił. Podziękujmy również temu, który obraz ten oprawił w ramy, panu. I tu pada nazwisko. Proszę powiedzieć, kto był autorem tej książki? 1921? Tak. To jest taka recenzja, no to sądzę, że chodzi o Ambrua Vollarda. Oczywiście. Pani Zygmuncie, bardzo to, się to cieszę. Koniec? Koniec. Przecież to nie był pełny egzamin, tylko 6 pytań, bo już na 3 kiedyś pan odpowiadał. Przed panem pytania za 5, który zestaw otwieramy? A tego to już nie spodziewałem dzisiaj, no to może drugi. Proszę? Drugi. Dwa pytania i 2 minuty na pełną odpowiedź.
Renoir uznawał Gustawa Courbetta za jednego z najbardziej zadziwiających ludzi, jacy kiedykolwiek istnieli. Badacze twórczości Renoira podkreślają, że jeden z jego wczesnych obrazów powstał pod wpływem pewnego płótna Courbetta. Proszę podać tytuł lub określić temat tego obrazu. I pytanie drugie. Miękka okrągłość ociężałych ciał, koncentrycznymi kręgami modelowany brzuch. Tak czytamy w jednym z opracowań. Dotyczyło to pewnego obrazu Renoira, który został namalowany około roku 1918. Jeden z krytyków dość złośliwie i ironicznie określił ten obraz pneu Michelin, czyli opony Michelina. Którego obrazu Renoira dotyczyło to określenie? Proszę podać tytuł. A my zaczynamy mierzyć. Czas 2 minuty. No może drugie, to jest troszeczkę prostsze, to jest obraz, no, określany też jako wielkie kąpiące się, no, obraz, który w 1923 synowie artysty podarowali do Louvru. Panie Zygmuncie, ja naprawdę nic nie słyszę. Pan musi jednak tak odpowiadać, żebym ja była w stanie ocenić pana odpowiedź. No, kąpiące się na tle krajobrazu, tak. Wielkie kąpiące się, podarowany przez synów artysty do Louvru, tak, w 1923 roku. Ale tak, jeżeli chodzi o Gustawa Courbetta, cała wczesna twórczość Renoira odnosi się w zasadzie do Gustawa Courbetta. Ale pod wpływem pewnego płótna, no to może tutaj przede wszystkim chodzić o Lizę z parasolką. Tak, i jest to bardzo dobra odpowiedź. Brawo, w tym momencie wygrał pan 5000. Przed panem już są pytania za 10 i proszę uprzejmie wziąć sobie kopertę z drugim zestawem. Tak. Cabanel, jeden z przedstawicieli akademizmu w malarstwie francuskim, stwierdził kiedyś, że nie znosi malarstwa Renoira, ale mimo tego bronił jednego z obrazów artysty. Jest w tym wysiłek, który trzeba mimo wszystko docenić, stwierdzał. O jaki obraz Renoira chodziło? Dodam jeszcze, że płótno to powstało w roku 1863. To jest pierwsze pytanie i drugie. Opuściła kompozytora Emanuela Chabrie i wyjechała z moskiewskim kupcem Siergiejem Szczukinem do Rosji. Zdanie to brzmi tak, jakby było wzięte z kroniki obyczajowych skandali, ale chodzi tu o kobietę z obrazu Renoira. Jaki to obraz? Proszę też powiedzieć, gdzie znajduje się on obecnie. Mierzymy czas, 2,5 minuty. No, to jest pierwsze, to Cabanel był jednym z członków jury w salonie 1864 roku, gdzie został przyjęty właśnie ten nieznoszony przez niego obraz. To była na podstawie... No tak, ilustracja do jego katedry Świętej Panny Marii, czyli Pęcząca Esmeralda. Tak. I ta pani, która opuściła, no sama pani to prawdopodobnie była Anna Alma Henrietta Lebeuf, która pozowała do obrazu, który nosi niezliczoną ilość tytułów, jest dzisiaj w Muzeum Puszkina w Moskwie. Tam jest pod tytułem Naga. Na zachodzie czasem jest Nana, Akt. Tak, wspaniale, cudowna. Panie Zygmuncie, konto pana rośnie, przed panem finał, za chwilę może być na tym koncie 20 tysięcy. Do pana należy decyzja, który numer? 10 lat temu wybrałem numer 4. Numer 4, panie Zygmuncie, czyli rozumiem, że pan już od 10 lat startuje w Wielkiej Grze? No, prawie już chyba. No, 9. A więc czytam panu pytanie numer 4 za 20 tysięcy. Emil Zola relacjonuje trzecią wystawę impresjonistów na łamach czasopisma Semafor Marsylii. Napisał: Renoir przysłał urocze portrety kobiet. Największy sukces na wystawie odniosła jasna głowa aktorki komedii francuskiej. Pisarz podkreślił, że aktorka ta miała roześmianą twarz, a obraz należy do najbardziej znanych płócien malarza. Proszę podać nazwisko owej aktorki i wskazać muzeum, w którym znajduje się jej portret. Dodam jeszcze, że chodzi tu o portret w pół postaci. Mierzymy czas, 2 minuty. Inny krytyk napisał, że ten portret to ja można... Ja nie słyszę znowu... Inny krytyk napisał, że ten portret można jeść łyżką. Chodzi o portret Jeansa Marii, który się znajduje w tej chwili w Muzeum Puszkina w Moskwie. Brawo, wspaniale!
absolutnie nie wierzył, że dzisiaj wygra. A ja pamiętam ostatnio, jak staliśmy tu i wygrał pan z Kosaków chyba, tak? A ile wygranych było przedtem? Niech się pan chwali, bo sukcesami należy się chwalić. To jest dopiero ósma. Dopiero ósma wygrana. A czy dzisiejsza jest ósma? Jeszcze jest pięć przecież przegranych, także taki bilans to nie jest taki. Panie Zygmuncie, niech mi pan powie, co pana najbardziej cieszy w Wielkiej Grze? To, że pan wygrywa, to, że ma pan świadomość, że pokonuje pan kolejnego przeciwnika w pojedynku, to, że podziwiają pana telewidzowie i to ogromna liczba ludzi. To nie, to mnie nie interesuje. Wielka Gra służy mi do czegoś zupełnie innego. Bo ja bardzo lubię kupować książki, a bardzo nie lubię ich czytać. Żeby się zmusić do czytania książek, to muszę startować w teleturniejach. A sam start teleturniej to rzeczywiście to znaczy, jest bardzo nieprzyjemna, no ale... To cieszy pana fakt posiadania książki, a nie czytania jej? W zasadzie, no tak, jedna rzecz najbardziej mnie cieszy, no bo rzeczywiście... Że stoi na półce i odkurza ją pan, tak? Czasem niestety nie mam okazji odkurzyć, bo nie ma takiego teleturnieju, do którego mógłbym ją przeczytać. Są takie książki, które kupiłem i których nigdy nie przeczytam. No bo mam ich już troszeczkę, no parę ton. Parę tysięcy zdaje się jest ich tam. No. Panie Zygmuncie, a jazda tramwajem nie znudziła się panu do tej pory? Czy się panu tak życzył? Lubi pan to, bardzo tak? To lubię. Bardzo lubię twoją pracę. Bardzo lubię właśnie startowanie w teleturniejach i nic innego. I robię w zasadzie w życiu tylko to, co lubię w takim razie. No właśnie, bo się kiedyś zastanawiałam, czy się panu życie tak układa, że nie może pan zmienić pracy, czy po prostu lubi pan ten zawód? No to już jest chyba kwestia też przyzwyczajenia, inna sprawa. No lubię, no po prostu, no to już ile jest? Prawie 18 lat już jeszcze tramwaje. A pasażerowie rozpoznają pana, jak wyjeżdża pan na ulicy Krakowa? No tak szczerze mówiąc, to w zasadzie wozi się tłum ludzi, ale pracuje się samotnie, bo tam nie ma jakichś możliwości kontaktu z pasażerami, ale no tak, no teraz coraz częściej. No, sądzę, że jestem stanowczo przereklamowany, bo to jest mnóstwo różnych artykułów, filmu, nie wiadomo co. Ja jednak panie Zygmuncie, życzę panu, żeby pan kiedyś przestał jeździć tramwajem. Był na przykład właścicielem wspaniałej galerii, niczym Wiktor Szoke, o którymśmy tu słyszeli, wspaniałej galerii obrazów impresjonistów i żeby w każdym opracowaniu był pan wymieniany jako posiadacz tylu wspaniałych obrazów. Panie mecenasie, proszę bardzo o nagrodę. Dziękuję. Ja również bardzo serdecznie panu gratuluję. Proszę przyjąć naszą nagrodę. Oto 20 tysięcy złotych. Proszę państwa, drugi temat to 25 lat polskiego rocka. Pana mecenasa Janusza Michę, proszę o pytanie. Proszę państwa, głównym ekspertem z tego tematu i autorem pytań jest pan redaktor Marek Gaszyński. Drugim ekspertem jest pan redaktor Marek Wiernik. I trzecim ekspertem jest pan redaktor Adam Halber. A grę z tego tematu rozpoczynają panowie Piotr Pawłowski i pan Mirosław Grzegorz Żółka. Pan Pawłowski ma wykształcenie wyższe ekonomiczne i proszę powiedzieć, gdzie pan pracuje? A więc ukończyłem Akademię Ekonomiczną w Krakowie, kierunek towaroznawstwo i można powiedzieć, że pracuję w zawodzie. Dziękuję bardzo, a pan Grzegorz Żółka będzie uprzejmy i sam się nam przedstawi. Ja już swego czasu mówiłem, że pracuję jako nauczyciel w szkole podstawowej w Goleniowie. Mam ukończone studia wyższe w zakresie filozofii i polonistyki. A uczy pan w szkole czego? Języka polskiego. Czyli z filozofią w tej chwili nie ma pan nic? Zawodowo nie. Zawodowo nie. Filozofia na użytek prywatny. Proszę nałożyć słuchawki. Słyszą mnie panowie obaj? Tak. Mogę tak zaczynać? Oczywiście. A więc czytam pierwsze pytanie. Który zespół z powodu niezapłacenia mu honorarium przez jedną z firm płytowych na znak protestu w gmachu tej firmy przykuł się do kaloryfera? Odpowiada pan Piotr.
Chodzi tutaj o zespół Big Cyc. Tak, dobra odpowiedź. I pan Mirosław? To był zespół Big Cyc w kaloryferze, do kaloryfera polskich nagrań, z tym, że wydaje mi się, że troszeczkę słyszałem pana. Bo to było w siedzibie polskich nagrań w ogóle, ale chyba słyszałem troszeczkę to, co pan mówi. To bardzo proszę kolegów o głośniejszą muzykę w słuchawkach. I teraz pierwsze pytanie, które ilustrowane będzie muzyką. Obecnie nasze rockowe wokalistki śpiewają już prawie wyłącznie w języku polskim, ale kilka lat temu nagrywały także w języku angielskim. Po wysłuchaniu fragmentu utworu proszę powiedzieć, jak nazywa się wokalistka, która na jednej ze swoich płyt nagrała tę piosenkę z repertuaru Janis Joplin. Poproszę o muzykę. Pan Mirosław. Wydaje mi się, że to śpiewała Edyta Bartosiewicz. Dobra odpowiedź. I pan Piotr? Oczywiście była to Edyta Bartosiewicz. Dziękuję, dobra odpowiedź. A teraz proszę podać nazwiska przynajmniej dwóch wokalistów, którzy oprócz Krzysztofa Cugowskiego śpiewali z Budką Suflera. Pan Piotr. Na przykład Stanisław Węglosz i Romuald Czystaw. Tak, bardzo dobra odpowiedź, pan Mirosław. Chronologicznie to był Stanisław Węglosz, następnie był Romuald Czystaw i w 1982 roku, tak pod koniec, Felicjan Andrzejczak. Tak, wyśmienita dokładna odpowiedź. I znowu chwila muzyki. Po wysłuchaniu fragmentu piosenki proszę powiedzieć, który z wokalistów związanych z Budką Suflera śpiewa w tym utworze. Proszę właśnie o ten utwór. Jest wynik gry, nie wiem, nie pytaj mnie, jak na imię tej grze, tego nie wiem już też. Wczoraj tak było tak, nie znaczyło zaś nie, nie mieszało się nam czarne z białym co dzień. Wczoraj niewinni tak, dzisiaj piąty w grze. Wczoraj błękitny wiatr, dzisiaj duszny zły sen. Z drugiej strony mych słów wszystko lepszy ma smak, bo w powietrzu jest luz i muzyka wciąż gra. Pan Mirosław. To jest wokalista byłego zespołu System warszawskiego, Romuald Czystaw. Tak, bardzo dobra odpowiedź. Pan Piotr. Tym wokalistą jest Romuald Czystaw. Wyśmienicie, dziękuję. Trzy wokalistki, które w roku 1993 utworzyły zespół The Sioux, wcześniej śpiewały w pewnym widowisku muzycznym. Jak brzmi tytuł tego widowiska? Pan Piotr. Zapewne chodzi tutaj o musical Metro. Tak, bardzo dobra odpowiedź. I chodzi o musical Metro. Dziękuję. I znowu pytanie, któremu towarzyszy muzyka. Za chwilę fragment nagrania najciekawszego i najbardziej popularnego zespołu, który reprezentuje tak zwaną gotycką odmianę rocka. Śpiewa w nim Anna Sabiniewicz. Proszę posłuchać i powiedzieć, który to jest zespół. Proszę o muzykę. Proszę bardzo, odpowiada pan Mirosław. Z tym, że ta pani śpiewa w tym zespole pod pseudonimem Ania Ortodox, ale chodzi o kapelę Kloster Keller. Tak, bardzo dobra odpowiedź. Pan Piotr. To jest zespół Kloster Keller. Wyśmienicie, dziękuję. Pewien zespół, którego liderem jest polski wokalista i kompozytor, w latach 1981-83 wydał w jednym z państw skandynawskich trzy
płyty. Jak nazywa się ten zespół, pan Piotr? Jest to zespół Depres. Tak, wspaniale. I pan Mirosław? Chodzi o tą grupę, gdzie śpiewał Jerzy Grunwald. To był Don Hilton, Jerry Grunwald i Don Hilton. Ten zespół się nazywał Depres. Z tym, że Grunwald też wydał w kraju skandynawskim, bo w Szwecji, a Depres to był zespół Andrzeja Dziubka. Właśnie, ale Jerzy Grunwald nie wydał w Skandynawii trzech płyt. Może wydał jedną, może nagrał kilka piosenek, ale trzy płyty wyraźnie zespół Depres Andrzeja Dziubka wydał. I też w Skandynawii. Panie Piotrze, to jest pierwszy błąd, a następne pytanie będzie znowu związany z muzyką. Po wysłuchaniu fragmentu nagrania proszę powiedzieć, kto jest kompozytorem tego przeboju. Poproszę o muzykę. Czas leniwy, powolną strugą płyną wytrwale. W moim ogrodzie, gdzie jeszcze nigdy tak dawno słów przyjaznych par. Gdzie gorzkie dni i gorzkie noce, w moim ogrodzie, gdzie samotności nikt nie rozjaśniał, gdzie nigdy płoty. A więc kto jest kompozytorem tego utworu? Pan Mirosław. To jest zespół DAB i ja widziałem różne źródła, bo na jednym źródle to było podane, że to jest kompozycja zespołowa. Kompozytorem, przepraszam. Nie, nie, dobrze. Kompozytorem. Na jednym ze źródeł było podane, że jest kompozycja właśnie zbiorowa, czyli zespół DAB muzyka, a z kolei na innym było podane, że Andrzej Krzywy. Dobrze, niech jeszcze odpowie pan Piotr. Więc jest to tak naprawdę kompozycja zespołowa, czyli zespołu DAB, natomiast człowiekiem z tego zespołu, który miał największy wpływ na powstanie tego utworu, jest jego wokalista Piotr Strojnowski. I to jest odpowiedź, którą ja mam, a proszę o zabranie głosu autora pytania. Ja bym uznał panu pytanie, dlatego że rzeczywiście przy powstawaniu tej piosenki uczestniczyli koledzy zespołu DAB, choć tak jak pan powiedział, decydujące zdanie miał pan Piotr Strojnowski, zresztą już nie występujący w tym zespole. Czyli, panie redaktorze, uznaje pan odpowiedź pana Mirosława. Bardzo się cieszę. I czytam kolejne pytanie. O kogo chodzi? Nazywany jest Himmelsbachem Rocka. Grał w zespole Krzysztofa Klęczona, gdy ten koncertował w Polsce. Sparodiował kilka piosenek, m.in. Czerwony autobus. Jest też doskonałym muzykiem jazzowym. Grał m.in. ze Zbigniewem Namysłowskim. Jak brzmi jego pseudonim i jego nazwisko? Odpowiada pan Piotr. Pseudonim Jajco, a prawdziwe imię i nazwisko Wojciech Bruślik. Tak, bardzo dobra odpowiedź. I pan Mirosław. Wojciech Bruślik, pseudonim Jajco. Wyśmienicie, dziękuję. I jeszcze jedno pytanie ilustrowane muzyką. Nasze zespoły rockowe czasami sięgają do polskiej poezji. Po wysłuchaniu fragmentu nagrania proszę powiedzieć, czyj wiersz wykorzystał tu zespół Manam. Proszę o muzykę. Nawet się nie zdarza i dlatego z tej przyczyny zrodziliśmy się bez sprawy i dążymy do złotyni. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować. Pan Mirosław. Nagranie pochodzi z płyty zespołu Manam Róża, a autorką tekstu, autorką jest ubiegłoroczna noblistka pani Wisława Szymborska. Tak, bardzo dobra odpowiedź. I pan Piotr? Jest to wiersz Wisławy Szymborskiej. Dziękuję bardzo. Grono naszych muzyków rockowych, zafascynowanych od lat twórczością Ericka Claptona, kilka lat temu na jednej płycie nagrało utwory tego wielkiego muzyka. Kto na tej płycie śpiewa dwa utwory? Wielka Słabość i Blues o czwartej rano. Pan Piotr.
Martyna Jakubowicz. Wspaniała odpowiedź. I pan? Martyna Jakubowicz. Dziękuję bardzo. I znowu chwila muzyki. Po wysłuchaniu fragmentu utworu proszę podać nazwę zespołu, który nagrał tę wersję piosenki Marka Jackowskiego Oprócz. Proszę o muzykę. Błękitnego nieba, nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba, nic mi dzisiaj nie potrzeba. Pani Mirosławie, proszę. Co to za zespół? Chodzi o gdańską kapelę Golden Life. Tak, bardzo dobra odpowiedź. I pan Piotr? Był to zespół Golden Life. Wyśmienicie, dziękuję. Zespół Wilki wykonywał głównie kompozycje Roberta Gawlińskiego, ale na płycie koncertowej tej grupy znalazł się jeden standard polskiej muzyki rozrywkowej. Jaki jest tytuł tej piosenki, panie Piotrze? Sen o Warszawie. Bardzo dobra odpowiedź. I pan Mirosław? Była to kompozycja Czesława Niemena, Sen o Warszawie. Wyśmienicie, dziękuję. Który z wymienionych za chwilę zespołów brał udział w widowisku muzycznym Katarzyny Gertner Pozłacany Warkocz w roku 1981? Mają panowie do wyboru Budka Suflera, Dżem czy zespół Kombi? Odpowiada pan Mirosław. Zespół Dżem. Bardzo nawet jeśli lat na kasecie magnetofonowej. Bardzo dobra odpowiedź. I pan Piotr? Chodzi tutaj o zespół Dżem. Wyśmienicie, dziękuję. W roku 1981 powstał w Polsce zespół pod nazwą SS-20. Nazwą tą oznaczano radzieckie pociski dalekiego zasięgu. Po wprowadzeniu stanu wojennego nazwa ta drażniła ówczesne władze. Zespół więc przybrał nową, znaną do dziś nazwę. O jakiej grupie jest tu mowa, odpowiada pan Piotr. Chodzi tutaj oczywiście o zespół Deserter. Tak, bardzo dobra odpowiedź. Chodzi o grupę Deserter. Dziękuję. Jak nazywał się muzyk, który grał we wszystkich wymienionych zespołach? Silesian Blues Band, En Face, Apokalipsa, Breakout, w tym zespole grał na harmonijce ustnej i w grupie Irian. Odpowiada pan Mirosław. Chodzi tu o pana Irka Dudka. Tak, wyśmienicie. I pan Piotr? Jest to Ireneusz Dudek. Dziękuję bardzo. A który muzyk rockowy skomponował muzykę do dwóch filmów Chce mi się wyć Jacka Skalskiego i Obcy musi fruwać Wiesława Szanieskiego? Odpowiada pan Piotr. Niestety tego nie wiem, ale będę strzelać. Wydaje mi się, że to może być Grzegorz Ciechowski. A pan Mirosław? Chodzi o Lecha Janerkę. Tak, i to jest bardzo dobra odpowiedź. Panie Piotrze, Lech Janerka. Czyli mają teraz panowie obaj po jednym błędzie na swoich kontach. Przypomnę, że właściwe nazwisko reżysera Wiesław Saniewski. Reżysera Obcy musi fruwać. Tak, panie profesorze, tak. Dziękuję bardzo. I czytam 18 pytanie obu panom. Który zespół rockowy w latach 80. miał kłopoty z cenzurą i musiał zmieniać tytuły swoich piosenek? Na przykład piosenka Wódka, krytykująca władzę za rozpijanie narodu, musiała mieć podtytuł Na całym świecie źle się dzieje, koledzy. Natomiast piosenka pod tytułem Polska w ogóle nie dostała zgody cenzury na ukazanie się wówczas na płycie. O jakim zespole jest tu mowa, odpowiada pan Mirosław. Chodzi o zespół Kult. Tak, bardzo dobra odpowiedź, pan Piotr. W tym wypadku chodzi o zespół Kult. Dziękuję. Dziewiętnaste pytanie. Z jakich rejonów Polski pochodzi grupa pod nazwą KSU? Zresztą nazwa ta stanowi część rejestracji samochodowej z jednego z województw, konkretnie tego, z którego pochodzi ta grupa, pan Piotr. Zespół KSU pochodzi z Ustrzyk Dolnych, tak, w województwie krośnieńskim. Dziękuję. I pan Mirosław? Chodzi o województwo krośnieńskie. Tak, bardzo dobra odpowiedź, dziękuję.
Ostatnie, 20. pytanie. Który z muzyków tworzących niegdyś zespół Perfect uczestniczył w nagraniu pierwszej solowej płyty Wojciecha Pilichowskiego zatytułowanej Granat? Pan Mirosław. Nie pierwszej, tylko tej ostatniej, bo tutaj zauważyłem w tej chwili. Tej, która teraz jest na rynku, czyli Granat. Ale chciałabym wyjaśnić, że to nie ja źle przeczytałem. Tak, jest. Wszystkich błędów, proszę Państwa, nie mogę brać zawsze na siebie. Proszę bardzo. Pan Mirosław odpowiada. Ryszard Sygitowicz. A pan Piotr? Zbigniew Hołdys. Tak. Tak, Zbigniew Hołdys. Panie Mirosławie, jest to zawsze dla mnie najbardziej przykre momenty, wtedy, kiedy zawodnik przegrywa na ostatnim 20. pytaniu i w finale. No jest mi ogromnie, ogromnie przykro. Żegnamy pana dużymi brawami. Panie Piotrze, drugi etap przed panem. 30 sekund jest na każdą odpowiedź. Może pan na dwa pytania w ogóle nie udzielić żadnej odpowiedzi. Pierwsze pytanie jest pana redaktora Gaszyńskiego. Niech pan sobie przypomni skład zespołu Demono. Który z muzyków współtworzących Demono wcześniej śpiewał w zespole Dab? Andrzej Krzywy. Dobrze. Proszę bardzo. Proszę, jeśli można przypomnieć sobie pewien zespół, o którym mówiło się, że jest kuźnią dziennikarzy muzycznych. Ja sobie przypomniałem trzech prezenterów radiowo-telewizyjnych, jednego muzyka piszącego w gazetach. I jeszcze na dodatek w składzie tej grupy pojawił się syn słynnego śpiewaka operowego. Myślę, że to już powinna być dla pana wskazówka. Więc wszystkich wymieniać oni nie w różnym będę, czasie, w różnych ale składach. Ale chodzi tutaj oczywiście o, znaczy może, że nie dla wszystkich oczywiście, o zespół Róże Europy. Tak, świetna odpowiedź. Proszę bardzo. W zespole Krzak grał i był jego liderem pewien bardzo charakterystyczny artysta, grający na dość nietypowym, jak na instrumentarium rockowe, instrumencie. Jak nazywał się lider zespołu Krzak i na jakim tym nietypowym instrumencie grał? Jan Błędowski i grał na skrzypcach. Tak jest. Waldemar Tkaczyk był członkiem zespołu Kombi, bardzo lubianej, popularnej grupy, która nam dostarczyła wielu wspaniałych przebojów. Po rozwiązaniu się zespołu Kombi, mógłby pan powiedzieć, co teraz Waldemar Tkaczyk robi, w jakim zespole, też popularnym, też świetnym, też rockowym występuje? Po kolei. Na początku był zespół Skywalker, a później zespół ONA. Świetnie. Ja też pana spytam o jednego muzyka, który występował w różnych zespołach. Ja wymienię panu kilka z tych zespołów. Zacznę od elektrycznych gitar, no ale potem Kult, Deserter, wreszcie PRL. Rafał Kwaśniewski. Bardzo dobrze. Proszę pana, kto zajął miejsce Ryszarda Riedla w zespole Jam? Jacek Dewódzki. Tak. Na pewno pan śledził nagrody Fryderyka, czyli te polskie Oscary za ubiegły rok. Kto dostał Fryderyka jako najlepszy autor tekstów? Kazik Staszewski. W 96 roku, tego zapomniałem dodać. Za 96 rok. Za 96 rok też Kazimierz Staszewski. Nie, Kasia Nosowska. A przepraszam, czyli to było za... Czy chodzi o wydarzenie, które miało miejsce... Fryderyki za 96 rok. Autorka tekstów, Kasia Nosowska. Wiedziałem. Proszę pana, w polskich zespołach rockowych tak się składa, grają i grali przede wszystkim rdzenni Polacy. No ale były wyjątki od tej reguły, na przykład pojawiło się w tych składach
kilku muzyków i wokalistów greckiego pochodzenia. Ja doliczyłem się z tych znanych nazwisk trzech muzyków greckiego pochodzenia. Może pan nam przypomni dwóch przynajmniej. Kostek, Joriadis i Apostolis Antymos. Tak, jeszcze Jorgos Kolias, tak, ten sześć. Świetnie. Proszę pana, Wojciech Waglewski w czasie swojej muzycznej młodości przeżywał fascynację muzyką orientalną, indyjską. Przyłączył się nawet do dwóch grup grających taką muzykę. Czy może pan wymienić ich nazwy? Na pewno Ossian, tak. A drugim takim zespołem, którego niestety nigdy nie słyszałem, jak sądzę, chodzi tutaj o grupę Zen. Nie, to była grupa Nirvana. Ja słyszałem, warto było. Ale to i tak drugie pytanie, które nie zmienia pańskiego statusu. Sukcesu do tych czasów. Tak. Brawo. Panie Piotrze, który pan zestaw wybiera? Pierwszy. Zestaw pierwszy. Drugie pytanie będzie ilustrowane muzyką, a na pełną odpowiedź ma pan 2 minuty. Czytam pierwsze pytanie. Belgijska firma płytowa Mausoleum umożliwiła w roku 1985 jednemu z polskich zespołów rockowych nagranie debiutanckiego albumu. Nagrany on był w dwóch wersjach, polskiej i angielskiej. Wersja angielska nosiła tytuł Metal and Hell, a polskojęzyczna 666. O jakim zespole jest tu mowa? A drugie pytanie, jak już wspominałam, ilustrowane będzie muzyką. W naszej muzyce rockowej mieliśmy zawsze wielu doskonałych gitarzystów. Po wysłuchaniu fragmentu nagrania proszę powiedzieć, jak nazywa się wykonawca tej gitarowej solówki. Poproszę o muzykę. Zaczynamy mierzyć czas, 2 minuty. Pytanie pierwsze, chodzi o zespół Kat. Pytanie drugie, była to solówka w wykonaniu Ryszarda Sygitowicza. Tak, brawo. I podjeżdżają do pana pytania za 10 tysięcy. Nie, już też, a dobrze, pierwszy zestaw pan się, dobrze. Mogę czytać? Tak. Muzyk ten w pierwszej połowie lat 80. komponował muzykę do spektakli teatralnych, jak na przykład Bracia Karamazow, O poprawie Rzeczypospolitej, Zapach ziemi i do telewizyjnego filmu pod tytułem Rodzina Leśniewskich. Proszę podać imię i nazwisko tego muzyka. A drugie pytanie znowu jest związane z muzyką. Twórczość Krzysztofa Klęczona do dziś żyje w repertuarze wielu współczesnych młodych zespołów rockowych. Po wysłuchaniu fragmentu nagrania proszę podać, jak brzmi nazwa tej grupy, która w roku 1995 nagrała tę wersję piosenki Krzysztofa Klęczona. Proszę o muzykę. Zawołam cię. Zawołam cię z daleka, odpowie mi na słońcu dzień, że dawno już nie czekać. Zaczynamy mierzyć czas, 2,5 minuty. Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, jest ono wbrew pozorom dość trudne, ale chodzi tutaj o Czesława Niemena. Tak. Natomiast w pytaniu drugim, no przyznam się, że nigdy nie byłem fanatycznym zwolennikiem Krzysztofa Klęczona, ale rozpoznałem zespół. Chodzi tutaj o zespół Big Day. Tak, wspaniale! Panie Piotrze, ja muszę z obowiązku pana poinformować, że nie musi pan grać do końca. Taki jest mój obowiązek, bo ryzyko jest bardzo duże, ale to nie znaczy, że ja odmawiam. W życiu trzeba ryzykować. Zgadzam się, 100%. Który numer pytania? 6. 6. Nie musi się pan spieszyć z odpowiedzią, bo ma pełne 2 minuty na odpowiedź.
John Porter jest jedynym chyba angielskim muzykiem na stałe mieszkającym i tworzącym w Polsce. W roku 1979 założył on swój zespół pod nazwą John Porter Band. Przedtem jednak był on na krótko członkiem doskonałego zespołu rockowego, który istnieje do dziś. Jak brzmi nazwa tej grupy? Opuszczonej przez Johna Portera. Mierzymy czas, 2 minuty. Chodzi o zespół Manam. Brawo! Przestałam się już denerwować, jak widziałam, że pan pytanie odłożył i zamknął, to znaczy byłam przekonana, że zna pan odpowiedź. Domyślam się, że przez ostatnie dni w domu pana rozbrzmiewała tylko polska muzyka rockowa. Nie mam pani już dosyć? Nie znudziła się panu? Szczerze mówiąc, to ja bardzo mało słucham polskiej muzyki rockowej. No ale dzisiaj pan wszystko wiedział, co tylko było możliwe. Po prostu od 20 lat, myślę, a może to już nawet trochę więcej. Czytam po prostu wszystkie gazety, jakie wychodzą w tym kraju. Staram się być Ale przecież to nie wystarczy werbalnie wszystko znać. Przecież pan rozpoznawał wspaniale wszystkie utwory muzyczne. Nie miał pan żadnych kłopotów. To znaczy, prawdopodobnie jestem obdarzony dobrą pamięcią, w tym również pamięcią muzyczną. A czy w pana kręgu zainteresowań jest jeszcze jakiś inny rodzaj muzyki, na przykład jazz? Tak, bardzo lubię muzykę jazzową, ale najbardziej, muszę się przyznać, lubię muzykę tak zwaną nowofalową z lat 80. Czyli nie zdarza się panu iść na przedstawienie operowe jakieś? Nie. Nie. Do filharmonii? Nie zdarza mi się. Nie zdarza się. To znaczy ostatni raz byłem w filharmonii w roku 79 i był to koncert zespołu SBB. Aha. I proszę pana, a jeszcze takie mam pytanie, czy mógłby mi pan wyjaśnić, dlaczego te wszystkie zespoły przyjmują tak strasznie brzydkie nazwy, albo przynajmniej bardzo udziwnione? Czy to jest jakaś reklama dodatkowa, czy liczą na to, że się bardziej zwróci uwagę? Jakie jest pana zdanie na ten temat? Ja mam zdanie takie. Odkąd usłyszałem zespół Magister z wyciętą przesadką mózgową, to nic już pana nie jest w stanie zaskoczyć. Tak jest. Ja też tego nigdy nie rozumiem, dlaczego takie okrutne nazwy. I jeszcze takie jedno pytanie. Słyszałam takie powiedzenie, że muzyka ma tę ogromną moc, że czyni z nami co chce. Czyli zgadza się pan z tym, czy rzeczywiście po wysłuchaniu jakiegoś utworu może się panu diametralnie zmienić nastrój albo mieć zupełnie inne spojrzenie na sytuację, w której w danym momencie się pan znalazł? Mogę odpowiedzieć tak, że wokalista zespołu Joy Division, Ian Curtis, po obejrzeniu filmu Werna Herzoga Stroszek popełnił samobójstwo. Ja obejrzałem film Stroszek jednocześnie słuchając muzyki zespołu Joy Division i żyję. Czyli udało się panu przeżyć, tak? Panie mecenasie, bardzo proszę o nagrodę. Jest mi naprawdę miło pogratulować panu zwycięstwa i proszę o nasza nagroda 20 tysięcy złotych. Żegnamy pana brawami, dziękuję. Proszę państwa, niestety zaplanowany trzeci temat przeze mnie na dzisiejszą wielką grę już się nie zmieści, bowiem mija 50 minut, który jest przeznaczony na nasz program. A w następnym programie o naszą główną nagrodę, czyli o 20 tysięcy złotych, zawodnicy walczyć będą z takich tematów jak klasyka musicalu, generał Charles de Gaulle i trzeci temat to Ernest Hemingway, jego życie i twórczość. A teraz bardzo serdecznie dziękuję publiczności w studiu za miłe, serdeczne kibicowanie zawodnikom, państwu za chwilę spędzone z nami i jak zwykle bardzo zapraszam na następne wydanie Wielkiej Gry, a zatem do zobaczenia za 2 tygodnie.